Były sobie kulki 3, kulki 3 i był sobie procesing zły, procesing zły. No super, jesteście gotowi na dalszą część? No więc będziemy teraz robić tak, żeby kulki miały równe szanse i żeby każda nie ścigała się z drugą na różnych odcinkach, tylko żeby biegły tym samym odcinkiem, tym samym torem. No więc teraz byłoby dobrze, gdyby każda kuleczka zapamiętała jakąś maksymalną wartość i to była maksymalna wartość ich koleżanek. Tak? Czyli teraz wewnątrz mózgu moich kuleczek dołożymy sobie jeszcze int max i w konstruktorze już się to nie będzie pojawiało, bo na mom w momencie rodzenia się kuleczki nie wiemy jaka jest maksymalna. Dopiero później, czyli dodajemy metodę ustaw, ustaw max. I tu jest int max startow, max kuleczek, może tak. Albo zrobię tą samą nazwę, bo aż szukam na siłę tych nazw, a można stosować jak najbardziej te same nazwy, dlatego że mamy ten operator this dot, this dot max to się równa max. No i od razu, prawda, takie już tam kombinowałem x startowe, y startowe. Tu też mogłem powyrzucać sobie te startowe wartości. I też to będzie dobrze działało, ponieważ this, dot i tak dalej dopiero mi wskazuje na to z góry, na to w mózgu kuleczki. A to co nie, no to jest po prostu brane z funkcji. Także, także tu w ten sposób mogę to obskoczyć. No więc mamy jakieś max, które ustawiam na to. Na starcie zanim jeszcze ustawię, no to będzie, że this max to się równa mojemu promieniowi. Tak? Czyli zakładam, że ja mam ten największy promień w sobie i teraz co zrobię? Na tutaj po utworzeniu wszystkich kuleczek będę sobie musiał Zapamiętać ich maksymalne wartości. Musiałbym muszę znaleźć, która z nich ma maksymalną wartość. No więc tak, tu sobie zrobię jakieś int max równe 0. Czyli zakładam, że maksymalna wartość to jest 0. I teraz jak urodzi mi się ta kuleczka. To tutaj zrobię int. Yy, int yy, robocze. Albo r, o int r, promień, to się równa i zabiorę stąd to losowanie nieszczęsne. Tak? I tutaj dam ten promień wylosowany. I teraz każda kuleczka urodzi się z wylosowanym promieniem, tylko ja ten promień pamiętam. I jeżeli on był większy od y, poprzednika Maxa, czyli if, R większe od max, to ustaw max na ten promień. Czyli jeżeli urodzi się kuleczka na początku z promieniem 7, no to 7 będzie większe od zera, które założyłem tutaj na początku, no więc nasze max stanie się w tym momencie 7. Potem narodzi się kuleczka o promieniu 10, no to moje 10 będzie większe od 7, czyli max stanie się dziesiątką. Potem narodzi się kuleczka o promieniu 5. 5 już nie będzie większe, więc dalej max pozostanie 10, no bo największa z tych kuleczek była 10. Czyli mamy te max, tylko musimy to max wysłać do wszystkich kuleczek. Czyli jak już mamy ustalone, muszę to zrobić w osobnej pętli, bo dopiero po ustaleniu maxa mogę to wysłać. No to w tej pętli robię sobie, że kuleczka od i y, ustaw max, tak to nazwałem. Tak, ustaw max to nazwałem. No i tutaj wysyłamy Maxa do środka kuleczki. I teraz w mojej kuleczce muszę ustawić, żeby ona tutaj nie patrzyła na promień swój, tylko żeby w momencie up patrzyła na promień maksymalny. No i chyba nie popełniłem błędu i chyba teraz kuleczki powinny już lecieć równiutko. Czyli powinny się nie pojawiać od razu na dole ekranu. O, uwaga, uwaga. Leciały równo, i super, dalej lecą równo. Teraz wszystkie kuleczki mają tą samą drogę do przebycia. Jaką? Taką, jaka ma największa kulka. Czyli te dwie małe się schowały, dopiero duża się chowa później, ale to duża rządzi. To duża ma tą najdłuższą drogę, zanim się cała schowa, no więc koleżanki jej towarzyszą, i teraz się już to nie rozpada. Także w ten sposób wyrównałem to, a przy okazji pokazałem, jak liczyć maksimum jakiejś liczby. Jak znaleźć wśród wielu liczb maksimum. Że na początku zakładam, że maksimum jest tak małe, że wszystko będzie od niego większe. No tu mam super, bo tu nie mam ujemnych wartości. Gdybym miał z ujemnymi wartościami, musiałbym tu zakombinować inaczej. Ale ponieważ tu mam same dodatnie wartości, to mogę założyć, że maks równa się 0. No nawet jak jakaś kuleczka dostanie promień 0, no to w tym momencie i tak będzie co najwyżej równa maksowi nigdy mniejsza. No więc mogę w ten sposób sobie sprawdzać i ten algorytm na poszukiwanie liczby największej jest oczywiście spoko. No nic, ten odcineczek jest bardzo krótki, ale myślę, że pokazał to, co chciałem pokazać. Także jeszcze raz zapraszam do naciśnięcia kciuka w górę, do naciśnięcia przycisku subskrybuj. Dzięki temu ten kanał będzie się mógł rozrastać. Dzięki temu coraz więcej osób będzie dostawało im informacje i powiadomienia. Jeżeli chcecie jeszcze mieć pewność powiadomień, no to taki dzwoneczek obok subskrybuj i wtedy dostaniecie powiadomienie już z większą pewnością. Do zobaczenia, cześć!